Ile wart jest pośrednik. Ile warta jest nieruchomość. Witam was serdecznie dzisiaj na kanale nieruchomości bez ściemy pogadanki u Anki. To kolejny odcinek o pracy w nieruchomościach, o samych nieruchomościach, o zawiłych sytuacjach na nieruchomościach oraz o samym pośredniku, jaką ma wartość dla was, jaką ma wartość dla siebie samego? Serdecznie was wszystkich witam i dziękuję z góry za to, że chcecie ze mną dzielić swój czas i słuchać tego, co mam wam do przekazania. Dzisiejszy jesienny dzień jest deszczowy, ponury i od samego rana nerwowy. Zdarzyło mi się dzisiaj usłyszeć, że pośrednik nieruchomości nie robi nic innego, tylko pije kawę. Uwierzcie mi, że rano muszę wypić kawę, żeby mieć dla Was y, jasność umysłu, umieć we właściwy sposób Wam wszystko wytłumaczyć. Przechodząc do tematu informacyjnie, ile warta jest nieruchomość? Jak zostaje tak naprawdę ona wyceniona? Tego to ja nie wiem, bo nie jestem rzeczoznawcą majątkowym, ale Posiadam taką wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który opiera się na wycenie nieruchomości, badając stan e, techniczny, stan e, nieruchomości, które są w obiegu sprz w sprzedaży przez jakiś tam czas. Jeżeli chodzi o moją nieruchomość, to w ostatnie pół roku na danym terenie e, rzeczoznawca badał, e, ile było takich transakcji. Czy były one w przybliżonym czasie budowy, oraz w jakich cenach? A tak naprawdę moje zdanie jest takie, że nieruchomość jest warta tyle, ile za nią zapłaci klient. Czy moja nieruchomość jest warta tej ceny? Nie wiem. Wiem, ile płacą klienci za to, czego chcą, a kierują się czasami różnymi motywami. Jedni, dlatego że mają sentyment do lokalizacji, inni, dlatego że chcą bliżej rodziny. Jeszcze inni mają potrzebę, bo mają blisko do pracy. Dla każdego nieruchomość ma inną wartość. Tak samo jak z pośrednikiem. Dla jednych jesteśmy nic nie warci, że bierzemy pieniądze tak naprawdę za nic, że siedzimy, pijemy kawkę. Inni powiedzą. Że pośrednik wykonuje kawał dobrej roboty, bo praktycznie od samego początku do samego końca, a nawet jeszcze dalej, wykonuje swoją pracę. Właściwie często w nadwyżce wykonuje swoje czynności, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Wiem, że znajdę tutaj pewnie i takich, którzy powiedzą, że to nieprawda, że. E, co to jest, spisać umowę, wykonać jakiś telefon, czy zrobić protokoły zdawczo-odbiorcze? Ludzie dzielą się na tych bardziej bystrych, na tych mniej bystrych, na tych, którzy mają czas lub go nie mają. Tak jak przyjęcia jakieś okolicznościowe, można przecież zrobić je samemu. Przecież każdy z nas potrafi coś ugotować. Pytanie, czy na logistyce się dobrze znamy, czy potrafimy to wszystko ogarnąć w jednym czasie, żeby każdy był zadowolony? A wiecie, że z tym zadowoleniem jest najtrudniej? Że nie da się zadowolić wszystkich. Zawsze ktoś się może przyczepić do czegoś. Dzisiaj też dostałam taki telefon od niezadowolonego klienta, który oglądał ze mną nieruchomość i jest niezadowolony z tego, że. Tak szybko sprzedałam tą nieruchomość, bo przecież oni byli pierwsi, oni chcieli. Czy mój błąd polega na tym, że ja im tego nie sprzedałam? Nie wiem, czy to jest błąd. Wiem, że działałam na korzyść strony sprzedającej, która miała określone warunki, przede wszystkim cenowa i czasowa i na tym się najbardziej chciałam skupić. Natomiast klient, który faktycznie był pierwszym klientem, po pierwsze, nie dał konkretnej informacji, że chce. Co prawda, powiedział w jakiej ewentualnie mógłby zakupić cenie, ale był poinformowany o tym, że są następni klienci na nieruchomość. Dlaczego nie zadzwonił? Nie wiem, nie mnie to oceniać, ale jest fakt taki, że mieli świadomość tego, że są inni klienci, że to jest świeża oferta na rynku i jest ona. Przez klientów pożądana, bo lokalizacja była naprawdę bardzo dobra, jeżeli chodzi o warunki położenia. Przyszedł klient, który dał wyższą cenę, który się zdecydował niemalże od razu, nie miał problemów z tym, żeby się spotkać, spisać dokumenty, oświadczenie, w którym jest wskazane, kiedy, na jakich warunkach, oczywiście ocenie i dacie. Yy, również zostało to wszystko wspomniane. Jak sobie radzić z takimi niezadowolonymi telefonami? No, mnie pozostaje tylko wysłuchać i poprosić o to, żeby druga strona albo nie krzyczała, albo nie obrażała, albo po prostu powiedzieć, że bardzo mi przykro. Natomiast ja działam na rzecz klientów, którzy mm, zlecają mi nieruchomość do sprzedaży. No, taka niestety jest praca pośrednika, że w momencie, kiedy klient sprzedający zleca nam y, wykonanie usługi, to liczy na to, że zdobędziemy y, takiego klienta, który szybko się zdecyduje, da dobrą cenę i transakcja będzie w miarę, y, żeby nie powiedzieć szybki sposób, bo to nie o to chodzi, ale żeby ona była. Bezpieczna, żeby nie było właśnie takich awantur, żeby nie było takiej atmosfery, jaką próbowali dzisiaj na mnie wywrzeć klienci. Właściwie to nie wiem, po co dzwonili z pretensjami, bo przecież byli poinformowani, że są klienci, zostali poinformowani na ogłoszeniu, że jest dokonana rezerwacja, więc nawet gdyby chcieli mnie przekonać do tego, aby z nimi tą transakcję przeprowadzić, myślę, że powinni to zrobić w zupełnie w inny sposób. Jak określić wartość pośrednika? Jak wy sami się określacie? Bo tak jak ja zawsze mówię, że każda nieruchomość ma swojego klienta i jest warta tyle, ile klient kupujący za nią zapłaci. Czy ona jest tyle warta? Tego nie wiem, bo dla każdego wartość ma zupełnie inne znaczenie. Jedni kupują nieruchomości, bo mają taką potrzebę, bo blisko do pracy, bo blisko do rodziny, nie wiem, z dziećmi mogą oddać i, i pomoc otrzymać. Niektórzy widzą w tym biznes, czyli dokonują w ramach inwestycji. Rzeczoznawca majątkowy określa wartości nieruchomości na podstawie dokumentacji, na podstawie zbioru yy, w bliższym czasie, ja mam akurat taką wycenę nieruchomości z ostatniego półrocza, patrzył rzeczoznawca na ceny i lata budowy danej nieruchomości, i pod tym kątem została oszacowana nieruchomość, dla której bank jest w stanie udzielić kredytu właśnie na podstawie owej wyceny, więc wartość można, że tak powiem, uznać że jest właściwie oceniona, tak? Bo dokonuje tego fachowiec. Czy pośrednik jest fachowcem? Ostatnio mówiłam o tym, że zawód pośrednika jest bardzo cenionym zawodem, natomiast żeby czuć zawód pośrednika jako profesjonalisty, nie możemy zawodzić ludzi, tak? Więc w momencie kiedy my dokonujemy transakcji ze stronami oni muszą czuć się dobrze przy nas. My musimy być empatyczni, musimy znać się na, na, naszej, na naszym fachu, wiedzieć o czym mówimy, jak do pewnych rzeczy się zabrać. Pośrednik to nie tylko osoba, która pije kawkę. Chociaż ja piję rano, bo żeby móc z Wami normalnie rozmawiać, nie zaspanym głosem, muszę się napić kawy. I dokonuję tego właśnie dzisiaj. Po to, żeby Wam y, troszeczkę jakby naświetlić pracę pośrednika, a może też wyłuszczyć wartość, jaką ja uważam posiadam, bo wartość każdy z nas y, określa sobie sam. Bierzmy na przykład wodę. Woda w sklepie spożywczym może kosztować jakąś daną cenę. Woda ta sama, mm w staciach benzynowych może kosztować już inną cenę, a na lotnisku może kosztować jeszcze inną cenę. Czy ona się zmieniła? Nie. Wartość tej wody ktoś określił, a osoba, która ją kupuje, y, płaci za nią, bo ma jakąś potrzebę, tak? Chce jej się pić, nie wiem, no zazwyczaj kupujemy wodę, bo jesteśmy spragnieni, ale wartość ocenia nam właśnie klient, czyli ten, który kupuje daną nieruchomość. W internecie mamy czasami takie przykłady. Na przykład dziadek daruje wnuczce samochód, dla niego jest to wartość sentymentalna. Wnuczka ma określić sama wartość tego samochodu, więc idzie, wystawia ogłoszenie. Ten jej proponuje tyle, bo nic nie warty, drugi zaproponuje tyle, bo złom, a trzeci powie, bo wartość rynkowa jest taka, a nie inna. Ale jak trafi się kolekcjoner, to dla niego będzie to ogromna wartość. Pomimo tego, że na przykład ten samochód może być zwykłym klasykiem albo zabytkiem, on będzie miał jeszcze inną wartość. Więc tak naprawdę wartość nieruchomości możemy ocenić, w momencie, kiedy przychodzi właściwy na nią kupiec to on określa nam wartość. Jako ma wartość pośrednik przy tych nieruchomościach? Dla jednych pośrednik nie robi nic, pije kawę, da ogłoszenie przyjedzie pokazać nieruchomość i tak naprawdę tyle. E być może też tak jest, bo są czasami takie nieruchomości, które nie są zbyt skomplikowane. Wystarczy dobre ogłoszenie, fajne zdjęcia, odpowiedni klient, właśnie, e, który kupuje. Czasem się zdarza, że je pierwszy to super sukces. Natomiast są takie nieruchomości, gdzie, i tu Państwu chcę pokazać, gdzie mamy takie starodawne druki, jeszcze na takich papierach, słuchajcie, pergaminowych. Dla mnie to jest wartość nieruchomości. kiedy mogę zagrzebać się w tych, y, tych starych materiałach, słuchajcie, czczeje, bo delikatnie się z nimi obnoszę, bo tam jest zawarta cała esencja tej nieruchomości, czyli cała jej historia, z czego był zbudowany, kiedy był zbudowany, przez kogo, na jakich zasadach. Po co? Otóż historia jednej transakcji czasami może nas nauczyć dużo więcej niż 10 lat pracy w, w, z klientami w biurze, sprzedając i kupując nieruchomości. Takie po prostu, jak to się mówi, od strzału robimy deal, sprzedajemy, kupujemy, ale jak trafiamy na nieruchomości z tak zwaną duszą, jak mnie się trafiło, to w momencie, kiedy mam okazję dotknąć tej przeszłości, tej historii, jest to dla mnie bardzo cenne. Dlatego, że dzięki takim dokumentacjom, takim nieruchomościom, ja nabywam nie tylko doświadczenia, ale zdobywam też wiedzę, bo dom wybudował dziadek z babcią. Narodziły się w nim dzieci. Umiera. Dziadek. Dom zostaje podzielony ze swojej części dziadka na cztery osoby czyli na babcie i trójkę dzieci. W międzyczasie umiera dziecko. Zanim następuje tak zwane spadki i darowizny, zanim to wszystko zaczyna przybierać tempa. Yy, jak to się mówi, sądowych postanowień, to umyka gdzieś po drodze ktoś. I teraz zostają wnuki, które dziedziczą. Tylko nie wiadomo co, bo ktoś coś ma. I na postanowieniu sądowym, już takim nowym, jak to się mówi, nowoczesnym druku, jest, że pani X i Y dziedziczą. Całości po. Tylko nie ma informacji, co dziedziczą, w jakich wielkościach, w jakich y, udziałach czy częściach. Tego nie ma. Kto się ma tym zająć? Oczywiście możemy iść do radcy prawnego, możemy iść do adwokata, możemy iść do osób, które się na tym znają, ale też doświadczony pośrednik, ja za takiego się uważam, y, i uwielbiam y, rozpisywać potem to na części pierwsze, kto po kim co dziedziczy. I dochodzę do czasami takich wniosków, jak tutaj, przy mojej historii, że y, raz, dwa, trzy. Po piątej osobie zmarłej nie zostało dokonane postępowanie spadkowe. Okazuje się, że szósta osoba dziedzicząca po piątej też umiera. Dziedziczy siódma osoba. Siódma osoba jest wiekowa, nie za bardzo wszystko rozumie, jest w odległości od danej nieruchomości i co teraz? Doświadczony pośrednik, pośrednik empatyczny, zabiera się za robotę, czyli E, oczywiście, tutaj jest potrzebne też spore zaufanie osób, które zlecają mi e, dokonanie wszystkich tych czynności, które mogą pomóc w sprzedaży tej nieruchomości. Nie chcę zostawiać swoich klientów z nierozwiązanym problemem. Więc jak mogę, to pomogę. Oczywiście, bez pomocy pani notariusz byłoby też mi ciężko, ponieważ e, poświęciła czas, rozpisałyśmy to wszystko na cząstki pierwsze, wiemy, kto po kim co powinien mieć. Przekazuje informacje, aby zdobyć taki, taki i taki dokument, oczywiście akty narodzin, małżeństwa, zgonów itd., itd., żeby po tej piątej osobie zrobić postanowienie spadkowe. Jak już się to zrobi, trzeba wystąpić do urzędów skarbowych, aby w odpowiednich wysokościach i częściach dokonali wydania zaświadczenia z informacją, że podatek się należy albo nie. Do czego jest mi to potrzebne. Otóż do sprzedaży. W momencie, kiedy chcę daną nieruchomość sprzedać, muszę przede wszystkim oznaczyć, co sprzedają i kto ma do niej prawo sprzedaży. Tak jak w moim przypadku okazuje się, że tutaj jest cztery osoby, które mają prawo, tylko dalej nie wiadomo, kto i w jakich częściach. Bo kto po kim to wiemy? Jak to zrobić? Jak bezpiecznie przeprowadzić klienta kupującego przez tą sytuację? Mnie pozostaje tylko prosić o dużą dozę zaufania, o cierpliwość, ponieważ to wszystko trwa. Proszę zawsze o to, aby być wobec siebie szczerym i uczciwym. Ja przyprowadzając klientania na nieruchomość, mówię, że mam nieuregulowany stan prawny. Jestem na tym i na tym etapie. Pozostaje mi czekać jeszcze na to i na to. Muszę wykonać jeszcze trzy czy cztery nawet czynności, ponieważ okazuje się w ogóle absurd, że na nieruchomości jest hipoteka 4,50 z lat 60. 69 dokładnie. Urząd miasta Prezydium, nie wie, co ma z tym zrobić. Natomiast e, oczywiście do odpowiedniej instytucji zostałam przekierowana, skontaktowano mnie, wiem co zrobić. Dos zostało, e, został wykonany wniosek e, z prośbą o zamknięcie tej e, kwoty, o wydanie takiego zaświadczenia. Oczywiście dostaliśmy odpowiedź, co powinniśmy zapłacić, na jakie konto. Opłaty zostały dokonane, czekamy teraz na specjalne. Zezwolenie do wykreślenia tej hipoteki z księgi i to jest kolejna czynność, którą robię jako pośrednik. E, czy to wszystko muszę mieć do czasu sprzedaży? Tak. Natomiast e, za zgodą stron możemy etapami, Prowadzić taką transakcję. Oprócz oświadczenia woli, możemy zrobić taką umowę przedwstępną dla zabezpieczenia swoich interesów z dodatkową informacją, że jest nieuregulowany stan prawny po tym i po tym, czy po tej i po tej osobie, że w najbliższym czasie robimy to i to, i żeby strony były zabezpieczone, możemy również dokonać zapisu odpowiedniego w księgach, tak? Że osoba, która płaca na przykład taki zadatek na y, zabezpieczenie, możemy również tego dokonać y, w księdze wieczystej. Więc y, wszystko możemy zrobić w bardzo bezpieczny sposób. Nic oczywiście, jak to się mówi, na przysłowiową gębę. Tylko trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, którzy ufają, chcą i bardzo im zależy. Bo tak jak powiedziałam, brakuje nam cierpliwości. Z ludźmi, którzy... Od początku mają jakiś problem, są krzykliwi, nie wiem, próbują wymusić na mnie podjęcie jakichś działań na ich rzecz. Oczywiście wiąże się to z tym, że próbują przekupić mnie bądź sytuację strony sprzedającej, czyli wyeliminować tych, którzy się zdecydowali od razu. Wbudza we mnie takie poczucie, że nie powinnam się układać z takim ludzi i nigdy tego nie robię, ponieważ uważam, że jeśli już na początku jest problem, to ten problem będzie na każdym etapie i trudno potem w bezpieczny sposób przeprowadzać taką transakcję. Jak dać ludziom poczucie taki, e, takiego bezpieczeństwa? Przede wszystkim, wydaje mi się, przynajmniej ja odbieram mm, słowa ze strony sprzedającej, e, Odpowiedzi na to pytanie, ponieważ też takie zadałam, że sposób w jaki ja tłumaczę, w jaki sposób ja przekazuję informacje, jest dla nich takim zabezpieczeniem, że pracuję na ich rzecz, że robię wszystkie moje kroki w oparciu o wiedzę, yy, którą już zdobyłam, o dokumenty oraz o, mm, o ich zdanie. Bo to też jest dla mnie bardzo ważne, aby strona sprzedająca współpracowała ze mną w 100%. Czy to ma dla Was znaczenie? Czy w ten sposób możecie określić wartość pośrednika? Myślę, że tak, bo każda nieruchomość ma swoją zagadkę, swoją jakąś niezapisaną historię albo gdzieś zapisaną, tak jak ja tutaj, gdzie tak naprawdę osoby, które yy, Fizycznie okazuje się, że mają prawo do nieruchomości, mogą totalnie nie rozumieć sytuacji, bo nie mają wiedzy, ani nie mieli wcześniej nawet takiej informacji, że e, na przykład na nieruchomości może być 4,50 kredytu, nie? E, I absolutnie mogą być w takiej niewiedzy i to jest zrozumiałe dla mnie, ponieważ no, nie każdy siedzi i spogląda w księgi wieczyste, czy się zmieniło coś na mojej e, własności, nie? O dziedziczonej części. Dlatego służę zawsze pomocą. Jestem naprawdę zachwycona, mając yy, możliwość takich dokumentów przeglądać. Yy, często jest na takich starych nieruchomościach, brakuje takich właśnie starych zapisów, tych rzutów, ale kiedy je się odnajduje, uwierzcie, to jest radość dla mojego serca i oczu, bo mam okazję podotykać, mam okazję zobaczyć, jak to było kiedyś, jak to się mówi, pisane przez kalkę. To jest takie, taki papier, słuchajcie, bibułkowy. Mam tutaj akt z 68 roku w udziale Skarbu Państwa, tak to jeszcze kiedyś bywało. Fajnie, że są takie dokumenty, bo gorzej z tymi, których nie możemy znaleźć. Co wtedy? E, ja też się posiłkuję e, wizytami w sądzie z e, wejściem do archiwum, bo uwierzcie mi, tam też można duże perełki znaleźć i właściwie sporo odpowiedzi na niektóre pytania, które nurtują skąd, kiedy, kto i po kim e, są tam zapisane, ale często... E, bez wiedzy babci tak zwanej czy osoby, która jeszcze ma możliwość cokolwiek pamiętać, też by było trudno. I tak jak mówię, każda nieruchomość ma swoją historię, do której zawsze próbuje dotrzeć. Bo yy, przekazując potem stronie kupującej takie informacje, to dla nich okazuje się, że jest to duża wartość, bo wiedzą i mają tego świadomość, że yy, no nie kupują. Yy, Kota w worku, że kupują coś, co ktoś kiedyś swoimi rękoma wybudował. Urodziły się tam dzieci, szczęśliwie przeżyli jakiś swój czas i mieli okazję przeżyć kilkanaście ładnych lat. Więc to też jest wartość dla osób, które kupują. Także wartość samych siebie, wartość nieruchomości, określamy, My sami, my jako kupujący, ja jako pośrednik, też znam swoją wartość. I to nie jest tak, że w tym samym bloku, w tej samej klatce jest to samo mieszkanie: dla tej pani będę robiła za tyle, a dla tamtej za tyle. Tak może być, ponieważ przy tej transakcji mam więcej do zrobienia, a przy tej jest czysta sprawa biorę tylko zaświadczenie ze spółdzielni, umawiam strony. Nie muszę nawet starać się o to, żeby klienci w bezpieczny sposób otrzymali kredyt. Nie muszę dbać o na przykład daty, terminy itd. To jest łatwa transakcja. Najpierw muszę ocenić stan tego, czego oni sobie ode mnie życzą, i określić sposób mojej pracy, czyli przede wszystkim długość, czas określić, jakie środki finansowe muszę podjąć, żeby daną nieruchomość. Dobrze zaoferować innym oraz no, co muszę zrobić przy tej nieruchomości. A niestety, co chatka, to zagadka. Nie ma takiej transakcji, która byłaby naprawdę od początku do końca czysta, bezproblemowa. Zawsze jest gdzieś coś. Niestety, tak to już bywa. Jeżeli my nie zadbamy o swoje. Nieruchomości, o swoją sytuację. I tutaj będę prosić o Martuniu, proszę cię, jeśli możesz, o odnośnik do publikacji wideo podcastu z Anią Ziernicką odnośnie tego, abyśmy regulowali swoje sprawy jeżeli chodzi o nieruchomości żeby potem następne pokolenia nie miały takich właśnie zawiłych sytuacji żeby wnuczkowie którzy dziedziczą nieruchomości mieli dużo prostszą drogę do tego aby nie wiem, zamieszkać żeby sprzedać podzielić się różne są sytuacje ale żeby to uporządkować warto zadbać o takie właśnie sprawy swoich Własności. W momencie, kiedy już mamy to wszystko ogarnięte, wiemy, na czym stoimy, dokumenty się zgadzają, umowa przedstępna, w banku kredyt, możemy umawiać notariusza, możemy umawiać się do aktu i wówczas, tak jakby fizycznie jest to zakończona transakcja, natomiast pozostają jeszcze takie techniczne sprawy, jak przepisanie mediów, Przepisanie liczników, zrobienie protokołów zdawczo-odbiorczych. I tutaj też kłania się moja obecność przy takich sytuacjach, bo proponuję zawsze pomoc e, ludziom e, w dokonaniu przepisywania tych liczników. Dla mnie jest to spokój sumienia, że dokonałam wszystkiego tak jak należy. Ja mam odhaczone, mogę do segregatora archiwalnego odstawić e, dokumenty, i wiem wtedy, że zrobiłam wszystko, co było e, w mojej gestii, za co ja pobrałam wynagrodzenie. Ostatnio usłyszałam honorarium, więc bardzo mi się podoba to słowo i niech tak będzie. Moje honorarium. Chciałabym Wam bardzo jeszcze dużo powiedzieć na temat różnych zawiłych sytuacji i historii, natomiast nie chcę Was przeciążać ilością informacji. Chcę Wam tylko na koniec powiedzieć, że wartość każdego człowieka określamy. My sami. Nie pozwólmy dać się określić innym. Tak jak woda na lotnisku ma wyższą wartość niż ta ze sklepu spożywczego, tak auto kolekcjonerskie, zabytkowe ma dużo wyższą wartość dla osoby, która ma na tym punkcie bzika i zna tą wartość od osoby, która na ulicy spogląda i widzi tylko złom. Nie dajmy się sprowokować tym, którzy nas widzą y, jako inni. Wiemy, ja tego doświadczam też, że hejt jest powszechny. Ludziom jest łatwiej jako anonimowy uczestnik napisać coś niefajnego niż napisać coś miłego. To wszyscy wiemy dookoła. Każdy oczywiście o tym myśli, jest bardzo dużo ludzi, którzy ma z tym problem, bo odbiera to jako uderzenie w siebie. Niepotrzebnie, ponieważ najważniejszą osobą jesteś ty sam, stań przed lustrem i powiedz do siebie: jestem warta wszystkiego. A wszystko to tyle, ile ty sam powiesz sobie, bo nieruchomości, Mogą wycenić Tobie pośrednicy, którzy znają się na swoim fachu, rzeczoznawcy majątkowi, którzy na podstawie dokumentów i oględzin sprzedaży z jakiegoś tam czasu są w stanie dokonać odpowiedniej wyceny. Ale tak naprawdę klient kupujący określa wartość twojej nieruchomości, a każdy na kupno i sprzedaż ma swój czas. A wy, kochani, bądźcie dla siebie dobrze. Kochajcie się, bo to, co my sobą reprezentujemy, jest najważniejsze i powinno być najważniejsze dla nas samych. Bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za to, że jesteście ze mną, że słuchacie mnie, że mogę się z Wami dzielić takimi właśnie osobistymi przeżyciami i informacjami. Dziękuję za wszystkie wpisy, dziękuję za wszystkie maile. I bardzo Was proszę, abyście yy, czasami mogli to moją wartość przekazać na Patronite, a Strzelczyk będę wdzięczna za każdą sumę, którą jesteście w stanie mi przekazać. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze nie mają odwagi, aby do mnie napisać, zadzwonić lub się czegoś dowiedzieć. Jeśli masz ochotę, jeśli masz problem, nie wiesz czegoś. Zadzwoń, napisz, ja jestem dostępna. Anna Strzeczk, wasza Anka. Pozdrawiam.